oglądałem z żoną film, taki był brytyjski aktor w nim, Gary Oldman, i sobie pomyślałem, że gdyby on był polskim aktorem, to by się nazywał Gary Twój Stary w takiej sytuacji. Przed wami na scenie wchodzi Rafał Sumowski! Siemano! Siema! Dobry wieczór Warszawa, dobry wieczór, ja... Widać po mnie, słuchajcie, ja pochodzę z takiej zamożnej, można powiedzieć uprzywilejowanej rodziny. Wychowałem się przez to w takim dużym domu wielorodzinnym, dokładnie 164 mieszkania było u nas w bloku. Na ósmym piętrze takie mieszkanie, 36 metrów kwadratowych, ciemna kuchnia, jak matka raz rybę zrobiła, to dwa tygodnie wszystkie ubrania mi jebały. No, małe to mieszkanie, słuchajcie. I pamiętam, jak kiedyś w nim uczyłem się języka angielskiego z takiego pięknego amerykańskiego podręcznika. Tam był taki amerykański dom i napisane wszystkie te przestrzenie, że to jest living room, to jest dining room, to jest bedroom. U mnie to był jeden pokój tak naprawdę. Ale nie przejmujcie się, jako jedynak ja miałem swój pokój, jak dziadek umarł. To był taki dining room, można powiedzieć. Matka, osoba taka, której ja się bałem, bardzo cwana, bardzo oszczędna. Ja wstydziłem się wielokrotnie za moją mamę. Ona na przykład, jak chodziła ze mną ze sklepu, żeby mniej zapłacić, to jak kupowała banany, to przed ważeniem obierała je ze skórki. Rozumiecie? Ona do dzisiaj, jak je jabłka, to tylko ten drewniany fragment ogryzka zostaje, rozumiecie? W sensie moja matka z kilograma jabłek zjada kilogram jabłek. Wszystko tam, ten miąższ, jakby tak wszyscy jedli jabłka, to one by się skończyły w pierwszym pokoleniu tak naprawdę. To... Ale też cwana osoba moja mama. Kiedyś pojechała, słuchajcie, do Egiptu, to Egipcjanie od niej się uczyli, jak negocjować ceny. To jakby jest ten typ człowieka. No, niedawno zadzwoniło do niej dwóch młodych mężczyzn i próbowali ją okraść metodą na wnuczka. Rozumiecie? W grudniu. I ona ich okradła na 3,5 tysiąca złotych. No. Oni się bardzo zdenerwowali, zadzwonili na policję i tam rozmawiali z jakąś babą i ona ich okradła na 4 tysiące złotych, bo to też była moja matka, rozumiecie? No. I ja przyznam wam, że ja też jestem osobą cwaną i oszczędną. Bez dwóch zdań. I to się przekłada na moje życie. Moje córki często się też za mnie wstydzą. Na przykład jak chodzimy do zoo, to mojej starszej córce 12 latka każe udawać 4-latka, bo tam jest za darmo wejście, rozumiecie? Jakby... Ja wiecie co, ja was zawiodę podczas tego dzisiejszego występu. Wiecie, bo moim zdaniem ja nic nie osiągnę w stand-upie. I to moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze przez moje nazwisko, po drugie przez Donalda Tuska. Co to za nazwisko do stand-upu? Sumowski. Naprawdę, są zdecydowanie bardziej rozpoznawalni komicy o podobnych nazwiskach. Jest Piotr Zola Szulowski, kojarzycie na pewno. Jest Szumowski, jestem taki Szumowski, ale dla sepleniących. I Szumowskich jest zdecydowanie więcej niż Sumowskich, ale przynajmniej respiratorów nie kradniemy. To... Od tyłu Sumowski, jakby przeczytać, to jest X-Womus. X-Womus to brzmi jak takie zaklęcie z Harry'ego Pottera, prawda? X-Womus i wysusza wszystkie majtki kobietom. Trzeba powtarzać nazwisko, prawda, żebyście zawiedli. Sumowski, mój ojciec był Sumowski, matka nie, ale potem już jest Sumowska, więc... Życie w Polsce nie jest łatwe. My nie jesteśmy optymistami, Polacy. Życie w Polsce to jest jakby jak taka szklanka do połowy pusta. My, mam wrażenie, my tak widzimy, ale z wódką, prawda? Że życie w Polsce to jakby wylosować wakacje nad Bałtykiem, ale w lutym. I my nie jesteśmy, Polacy, dobrzy w radość. Naprawdę. I tak też nas postrzegają. Zobaczcie, największa atrakcja turystyczna Polski. 2 miliony turystów co roku przyjeżdża z całego świata. Tak jesteśmy postrzegani. To jest Muzeum Auschwitz. No. Polska ma inne perełki też, Majdanek, Treblinka, Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby daleko nie szukać. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę jedyne pozytywne miejsce w Polsce to są te baseny niedaleko Warszawy, Santago, nie wiem czy kojarzycie. Chociaż czy to jest pozytywne, kiedyś to powiedziałem gość w drugim rzędzie, mówi: Rafał, nie byłeś w Santago, nie widziałeś co tam się dzieje. No. Tak sobie myślę, 10 tysięcy Polaków zamkniętych pod dachem, 32 stopnie, parno i wkurwieni, że parawanu nie ma gdzie rozbić. Tak naprawdę, więc... Nie jesteśmy my Polacy dobrzy w radość, mam wrażenie. Zobaczcie, Włosi są znani z produkcji wina, Niemcy samochody, my co? Znicze robimy. Co tam krzyczysz z tyłu? W co jesteśmy dobrzy? W co?
Z wódki jest... No ja pierdolę, w tej szklance do połowy pustej. Naprawdę, to jest... Ach, nawet lodowa, co nie? Taka duszę naszą wyraża ta wódka, prawda? To jest nasza... Powinienem się czymś odbić teraz, ale nie mam, prawda? To jakby... Dobrzy komicy to by się odbili od tego w jakiś sposób, a ja nic, zupełnie. To jakby... Ja tylko potrafię jeden rodzaj z publicznością rozmowy, że twoja stara wódki, prawda? Że jakby... To jakby... Tyle. Nie... Niektórym dobrze idzie. Mam koleżankę, założyła zespół folkowy, teraz planują ekspansję na Europę, na Niemcy. Doradziłem im nazwę, żeby się Volksdeutsch nazywali, słuchajcie. W takiej sytuacji. Ale jak my świętujemy rzeczywistość? Zobaczcie, święto odzyskania niepodległości. Najważniejsze święto, jakie mają wszystkie narody. Francuzi, Amerykanie w lipcu na zewnątrz jedzą lady. My w listopadzie. Też napierdalamy się z policją, napierdalamy. Naprawdę, to jest... My Polacy potrafimy, wiecie, no bez słów tak naprawdę wyrazić, jak my się czujemy. Amerykanie tam, how are you, ten, opowiadają, a u nas co u ciebie? Jednym oddechem. Ja w Łodzi ostatnio byłem, słuchajcie, i naprawdę w Łodzi się coraz lepiej dzieje. Widziałem bardzo wielu mężczyzn, którzy się swoimi dziećmi opiekują. Jeżdżą razem z wózkami, prawda, tak jak u chłopaków, ale to menele niestety byli, kurwa. To w tym mieście to nawet golden retrievery są smutne. To jakby... Jezus Maria. Ale też polscy naukowcy. No nie dają rady polscy naukowcy. Zobaczcie, dzieci na świecie nie mogą zażywać polskich witamin. Na przykład witaminy O. Że tam łykasz witaminę O i masz twardą głowę. Możesz pić wódkę całą noc. Albo witamina E i pachniesz cebulą. Ale ja mam wrażenie, wiecie, że dla wielu krajów my jesteśmy inspiracją jednak. Zobaczcie, no... Ukraińcy, Białorusini tutaj przyjeżdżają i mam wrażenie, że oni postrzegają tak nasz kraj, jak my postrzegamy Niemcy, prawda? Jako taki kraj inspiracji, ale bez Holokaustu. I zastanawiam się w takim razie, czy na Ukrainie są sklepy z chemią z Polski. Że tam... Privit... Świeżą dostawę Ludwika rzucili, prawda? Albo Maryna wróci z Polski, to przywiedzie Dosię, więc jakby... Jak wygląda polski stand-up? Słuchajcie, w polskim stand-upie bardzo ważne jest, żeby tak płynnie przychodzić między tematem a tematem, żebyście nie zauważali, że ja to zmieniam. I ważne, żeby nie mówić o polityce. To są takie rzeczy, bo to dzieli strasznie ludzi. Ja nie lubię Jarosława Kaczyńskiego, słuchajcie. Ja do kamery, to 4 czerwca jest nagrywane, więc to jakby są... Na Podkarpaciu nie klaskali, kurwa. Przynajmniej prawa strona nie klaskała. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński miał COVID 20 lat temu. Wtedy stracił poczucie smaku. Zaczął, dlatego tak robi tak. Nie wiem, czy wiecie, Jarosław Kaczyński mieszka w Bliźniaku. Oni zrobią wszystko, żeby wygrać te wybory. O każdą grupę będą... To już naprawdę widać. O każdą grupą wyborczą będą walczyli. Słyszałem, że również o ludzi palących marihuanę będą walczyli głosy. Nawet zrobią dla nich specjalny bon turystyczny. Będzie się nazywał Gibon. Moi drodzy, moje nazwisko trzeba powtarzać. Sumowski, prawda? Jakby każdą literę zamienić na gwiazdkę, to by było 8 gwiazdek. To warto wiedzieć. Co wam chcę powiedzieć? Mam ciotkę, nie mówcie tego nikomu, ale mam ciotkę, która pracuje w ministerstwie i powiedziała mi, że w tych wyborach, jeżeli ktoś głosuje na PiS, to na tej karcie do głosowania trzeba 2 krzyżyki postawić, więc jakby... Widzę te paski na TVP Info, kurwa, jakby... I płynne przejścia w stand-upie, Jarosław Kaczyński ma kota, ja mam psa, wiadomo, pyk, to jest... Umiem stand-up, co tam... To jest mój drugi pies. Pierwszego psa chciałem mieć, wiecie, jako jedynak, no z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie być samemu, po drugie, ja miałem dużo dresiarzy na osiedlu i chciałem, żeby ten pies dominował tych dresiarzy, wiecie, rufał te dresiarskie suki tam, jakby, żeby oni się go bali. I moi starzy wysłuchali mnie, jak miałem 15 lat, kupili mi psa, Yorkshire Terrier miniaturka. Nazywał się Cuduś. Miał kokardkę, skurwiel, jak miał nadwagę, to 2,5 kilograma ważył, rozumiecie, to jakby... Dresiarze przerażeni w ogóle. Ten...
Ale nie, polubili go bardzo słodko, miłość o nim wyrażali. Nawet mi pseudonim nadali, nazwali mnie Majorka. No. Nawet mi żart powiedzieli, że jaka jest ulubiona zupa dresiarza, że z dyni. Z takim małym psem trzeba uważać na różne rzeczy. Kiedyś byliśmy na działce, otwarta przestrzeń i moja matka wybiega, będę teraz udawał głos matki, tam mówi, Rafał, Rafał! Słucham, mamo. To swój głos teraz udawałem. Ona mówi, mam głowę ze stand-upy, jastrząb leci, mówię. Kurwa, się bała, że go porwie. Wyobrażacie, co ten jastrząb sobie myślał? Ja pierdolę, no tyle ludzi za królikiem biega, naprawdę. To... No i teraz mam psa. Kupiliśmy owczarek australijski. O, jest tutaj, są fan jest owczarka australijskiego. Rafał dobry w rozmowie z publicznością. Twój stary owczarek australijski, prawda? To inni komicy się mogą uczyć rozmowy z publicznością ode mnie. Jeszcze tradycyjny żart, że łysy w pierwszym rzędzie, wiadomo, to jakby, że światło się odbija, kurwa. Tutorial stand-upu mamy ten. Hej, hej. Dajcie brawka, jak jest łysy w pierwszym rzędzie. Jezu. I mamy psa, owczarek australijski. Pewnie nie kojarzycie, jaki jest. To jest zwykły owczarek, ale jednak australijski, więc do góry nogami biega. Jakby tam kupy w kształcie bumeranga sadzi. Kul taki zadowolony. Jezu, jak długo się zastanawialiśmy, jakiego psa wybrać. Wiecie? Myśleliśmy na przykład owczarek podhalański. Polska rasa, duże psy, kupa wielkości Yorkshire Terriera. Po amerykańsku Yorkshire Terrier to nowy Yorkshire Terrier. Kurwa, jakby ktoś... Jezu, Rafał, przerwałeś sobie znowu. Wariat, on sam ze sobą rozmawia. Ja pierdolę, znowu udaję głosy. Jezus Maria, dokąd ten występ zmierza? Donikąd, naprawdę donikąd. Mamy tego psa, owczarek podhalański. Tak, bo tu byłem. Rafał, zgubiłeś się, kurwa, naprawdę. Masz nagrywkę i się zgubiłeś, Boże. Czy to jest profesjonalizm? Nie, to nie jest profesjonalizm, no. Teraz niezręczna cisza jeszcze. No, ten. I to na YouTubie ma jakoś... Więc mamy, słuchajcie, owczarek podhalański, piękna rasa, polska rasa, duże psy, ale jednak podhalański. To co trzeba, wiecie, na PiS głosować, jak się takiego psa ma, kurwa, co niedzielę do kościoła zapierdalać. Myśleliśmy o owczarku niemieckim, ale to wiecie, na kogo trzeba głosować, prawda, w takiej sytuacji. I bardzo często, wiecie, ludzie mówią, że upodobniają się do swoich psów. Ja uważam, że to jest nieprawda. Ja na przykład, kojarzycie taką rasę ogar polski, to ja bym chciał być ogarem. No niestety jestem nie ogarem, to jakby... I moim zdaniem ja nie jestem jak owczarek australijski, tylko jestem jak Yorkshire Terrier. W sensie niskie poczucie wartości, próbuję to zaszczekać wychodząc na scenę. Moja żona jest z kolei jak Golden Retriever, wiecie? W sensie taka bardzo pogodna, uśmiechnięta i zawsze nieogolone siwe nogi, kurwa. Nie. Mamy tego psa. Ja mam wrażenie, że często mój pies ma lepsze życie niż ja miałem dzieciństwo. Zobaczcie, na przykład bezpieczeństwo w samochodzie. Zapinamy ją pasem, ona się nazywa Chmurka. Moja żona dużo papierosów pali, więc jakby... Zapinamy ją pasem w samochodzie, prawda? Mnie starzy w maluchu, ja bym wyleciał po prostu przez tą szybę. Tam nawet pasów nie było. Ostatnio był urodziny psa, Pimpuś miał urodziny, rozumiecie? Coś niesamowitego, pierwsze urodziny. Zabawa, te kapelosiki, mi starzy kurwa 18 nie chcieli wyprawić, rozumiecie? Tak? Są kolorowe place zabaw dla psów. Co się dzieje? Słuchajcie, ja pamiętam, to moje dzieciństwo wyglądało inaczej. Ostatnio grałem w Grodzisku Mazowieckim i tam obok są takie piękne boiska. Naprawdę, ślicznie, ta trawa przestrzeżona. Młodzież sobie gra w tych pięknych strojach. Trzeźwi ojcowie, kurwa, tam są. W moim wieku to najbliższe takie boisko było w Niemczech. Rozumiecie? To jakby... Staram się jakoś dbać o siebie, wiecie, żeby nie jeść za dużo, bo... No ja staram się. My często wracamy po nocy. Ja uwielbiam, tak? Przychodzę do domu, to sobie zjadam pomarańczkę i jeszcze lubię opierdolić bochenek chleba z humusem. Rozumiecie? To jakby... Jezu, tak się nawpierdalać, naprawdę. Uwielbiam humus, jabłka i marzenia, że coś osiągnę. To jest... I staram się liczyć te kalorie i te korporacje, powiem wam sekret, korporacje nas oszukują, naprawdę, oszukują, oni tylko dla pieniędzy to robią, to jest, Jezu, Rafał, jaki ty jesteś mądry, przestań, Jezu. Dajcie prawkę, jak Rafał jest taki mądry, kurwa, Rafał, Boże, Rafał. On wcale nie jest mądry chyba. Zobaczcie, produkty light, więcej kalorii niż zwykłe produkty. Moja ulubiona czekolada, jak oni nazywają w ogóle te produkty? Moja ulubiona czekolada nazywa się Ritter Sport, rozumiecie? 500 kilokalorii, kurwa, Ritter Sport, no. Ale kiedyś było gorzej, kiedyś były papierosy Sport, prawda? Dzisiaj są papierosy Fit elektroniczne, rozumiecie? To jakby prawda w oczy Coca-Cola, skurwysyny, naprawdę, to jest...
Jakby to... I jeszcze oni tych sportowców zatrudniają. To jest naprawdę żałosne. Messi reklamuje Lejsy i Pepsi, prawda? To on tych produktów nie używa przecież. Lewandowski reklamował Coca-Colę. Wyobrażacie sobie, że Ania z Lewandowskim siadają sobie wieczorem i opierdalają paczkę chipsów, prawda? A Robert, zróbmy sobie taki cheat day. Jeszcze kebaba może zamówisz, co nie? Cristiano Ronaldo co? Może niedługo Burger Kinga będzie reklamował, co? Może udziały w McDonaldzie kupi. Wtedy będzie Ronaldo McDonaldo, mam wrażenie, w takiej sytuacji. Jezu, więc ja próbuję się, wiecie, dietą się nie uda, próbuję wybiegać swoje frustracje. Jezu, i nasłuchałem się, więc tak, bez słuchawek, spokojnie, Rafał, żeby się wyciszyć, biegam po parku. No tylko te psy pierdolone, to jest jakby coś zawsze jakiś do mnie dobiegnie, tam... Przez to szybciej biegam, to jest jakiś plus, ale... I ten właściciel, bo Pimpuś nie lubi biegaczy, naprawdę. No, ja się nie zorientowałem, że Pimpuś nie lubi biegaczy. To sobie gaz pieprzowy na te psy kupiłem, słuchajcie. Raz psiknąłem, wiatr zawiał w moją stronę i ze łzami w oczach wróciłem z biegania. To jakby... Więc zacząłem biegać nad Wisłą. I to jest super. Błękit rzeki. Zawsze się znajdzie coś, co mnie będzie wkurwiało, słuchajcie. Rowerzyści. W sensie... Rowerzyści. Rowerzyści w Warszawie, którzy nie jeżdżą po ścieżce rowerowej, tylko muszą, wiecie, ale to nie taka, że stara baba jedzie na rowerze, tylko taki, kojarzycie, taki typ mężczyzny, co próbuje wyjeździć na rowerze swoje problemy. Że taki w moim wieku, w średnim wieku, kurwa, rozumiecie, że tam, no, to kojarzycie, ten strój z lajkry, rozumiecie, te jaja tu wystają, reklamy tych różnych firm, wpinane buty, ten kask w kształcie plemnika jakby, Jezu. Zapierdalają na tych rowerach. Anglicy nawet im nazwę wymyślili, nazwali ich Mamil. To jest skrót od Middle Aged Man in Lycra. Ja mam takiego kolegę Mamila, w sensie wiecie, on kiedyś był gruby, był reprezentantem, wymyśliłem tą nazwę, to się wam pochwalę, takiego pokolenia 10, 20, 30, to jest moje pokolenie tak naprawdę, 10 godzin w pracy, 20 kilo nadwagi, 30 lat kredytu hipotecznego. I on zaczął teraz jeździć na tym rowerze, się ruszać, rozumiecie? Ja mu wspieram go, mówię, nie da się homoseksualizmu wyjeździć na rowerze, stary, jakby nie. Nie. On się zdrowo odżywia. Słuchajcie, do tego stopnia, że ZUS sobie zaczął nadpłacać, rozumiecie, żeby emeryturę miał większą. Nienawidzę tych mamili, postanowiłem się na nich zemścić. Słuchajcie, znalazłem takie forum rowerowe, gdzie oni rozmawiają o tych rowerach za kilkanaście tysięcy złotych, co mnie wystraszają. Wszedłem, założyłem sobie kilka kont na nich i tam się przywitałem, że jak to na forum rowerowym, że tam Shimano. I piszę im głupoty, że tam, a panowie, bez siodełek się lepiej jeździ, prawda? Albo, że do tyłu jak się pedałuje jest lepiej, prawda? Że rowery elektryczne to przyszłość, a te kolejne konta jak ruski troll, że tam on ma rację, kurwa, on ma rację. Lubię płynne przejścia w stand-upie, to jest bardzo ważne. Ludzie w ogóle nie mają empatii do aut, nie macie takiego wrażenia? Nie mamy, że... No wyobraźcie sobie, jak czuje się taki Audi, że tam jeździ sobie u Heinricha gdzieś koło Düsseldorfu. Waso jest serwisowane. Heinrich nawet do kościoła nie jeździ, bo jest księdzem, prawda? I trafia do Polski. Tutaj tradycyjnie w Polsce wymiana jest poszewek w poduszkach powietrznych, prawda? Jak to po wypadku tam... Kręcenie licznika. No i co? I trafia tam, gdzie 20-letni Audi czują się najlepiej, na Podlasie, prawda? Kupuje 20-letni Michał. Nie mam empatii do samochodu. On tam jeżdżą sobie razem, prawda, zadowoleni, śpiewają. Ty masz 20 lat, ja mam 20 lat. Przed nami siódme nieba. Audi myśli, że już była emerytura, że już będzie koniec. A tu nowe doświadczenia. Pierwszy drift, kurwa, w życiu się odbywa. Prawda? Wyprzedzanie na trzeciego. Da się dotknąć tą ciężarówkę. Marzenia się spełniają. Może zobaczyć Mielno. Spotyka się z innymi tymi starymi samochodami. Na Podlasiu to się nazywa Noc Muzeów. Tam wspominają zmarłe multiple, prawda? Już się gorzej czujesz, myślisz, że będzie umierało, ale Sasza przyjeżdża, zabiera na Białoruś i jeszcze je zagazuje, kurwa, więc... Wiecie, to ta praca, to jest bardzo dziwna praca w ogóle, stand-up. Bardzo dziwna praca, że tak powiem, tak dziwna. Bo mało na scenie, dużo jeździmy jakoś, czas trzeba spędzać i dla mnie takim sposobem to jest słuchanie audiobooków. Mam swojego ukochanego lektora głosowego, którego głos wam polecam, to jest Krzysztof Gosztyła. To jest niesamowity głos, ale to słychać, że to jest głos ukształtowany za komuny, wiecie? W sensie on tam truskawkowego desporadosa to nie pił, to jakby to czuć, że woda się przelewała przez te gardło, prawda? Nie tam ajkosy, ekstra mocne były palone, to jakby...
I on potrafi przez to udawać wszystkie głosy. Wiecie? Potrafi udawać głos kobiecy. Jak udaje głos dziecka, moim zdaniem pedofile mają erekcję. To jakby... mocny żart, ale zwróćcie uwagę, wyjątkowy jak na polski stand-up, bo nic o kościele nie było, prawda? Pedofilia bez kościoła. Jaki jest ulubiony zespół hip-hopowy księży? Molesta. Jezu, Rafał, znowu się zakopałeś. Znowu. Gdyby Krzysztof Gosztyła... Gdyby Krzysztof Gosztyła dzwonił do nas, jego głos, wiecie, w tym telemarketingu, to Polska by była cała pokryta fotowoltaiką. Rozumiecie? Byśmy się świecili, kurwa, z księżyca, tak by to wyglądało. I ja zwariowałem na punkcie jego głosu. Ja bym chciał z nim spędzać jak najwięcej czasu. No, chciałbym na przykład, żeby on czytał tą nawigację w telefonie. Wtedy ja mógłbym być kierowcą tira. Gdyby on był kierowcą tira, chciałbym być tirówką w takiej sytuacji, więc... Ale te podróże dużo mnie nauczyły, wiecie? Zorientowałem się na przykład, że jedna rzecz potrafi odmienić zupełnie naszą opinię o człowieku. Jedna mała rzecz. Na przykład, panie, wyobraźcie sobie, że widzicie mężczyznę. Nie tak jak ja. Ładny, prawda? Przystojny. Widać, że bogaty, bo ma duży czarny samochód. Uśmiecha się i skurwiel nie ma jedynki. Rozumiecie? Że... No. I ja miałem taką sytuację. Byliśmy w hotelu i była piękna kelnerka przy śniadaniu. Ja sobie myślę, a pogadam, zabajeruję jakoś. Ona akurat niosła taki ciężki ekspres do kawy. Ja mówię, ja pani pomogę, to na pewno ciężkie. Ona się do mnie uśmiechnęła i mówi, nie, lekkie. Czar prys, słuchajcie, to... Ja was zawiodę w ogóle podczas tego występu. Ja siebie zawiodę, zawsze na tych występach, to już mi się udało, znajduję kogoś, wiecie, takie, kto ma spojrzenie jak moja matka, takie bez akceptacji, Rafał, kurwa. Wszyscy się bawią, ja zawsze tą osobę jedną wyhaczę. Jestem, nie zauważyliście na pewno, ale bardzo chaotyczną osobą, prawda? Ja nie potrafię się skupić, rozumiecie? Jakby tak dziwne pytania mi przychodzą do głowy. Na przykład, zastanówcie się. Jak niedobre były cukierki nim, skoro powstały cukierki nim 2? No. To ja mam tak... Czy wegetarianin jest dalej wegetarianinem, jak śpi na boczku? Rozumiecie? To jakby... Niedawno miałem rocznicę matury i myślę, skoro w Polsce... Zjebałeś ten żart, Rafał. Skoro w Polsce tańczymy poloneza, czy w Niemczech nie tańczymy Mercedesa? Rozumiecie? To jakby... Trochę obroniłeś już teraz. Jakby... Oglądałem z żoną film, taki był brytyjski aktor w nim, Gary Oldman, i sobie pomyślałem, że gdyby on był polskim aktorem, to by się nazywał Gary Twój Stary w takiej sytuacji. Kurwa, macie, ja... Ja sam nie wiem, kim ja jestem, wiecie, takim człowiekiem ani tradycyjnym, ani nowoczesnym. Ja na przykład mam Netflixa, ale oglądam na nim Rancho. Nie, to... Ja jestem chory w ogóle. Mam taką nietypową chorobę, sam sobie zdiagnozowałem. Diagnoza ładowaroza, rozumiecie? W sensie jakby ja muszę mieć naładowany telefon. Ja w życiu nie widziałem tego komunikatu o rozładowanym telefonie. Tam 90% przeważnie jest. Pamiętacie te stare Nokia? To były telefony. Jakieś pojechałem na wakacje z takim telefonem. Tam ktoś się śmieje jeszcze. To jakby tam, żeby do nagrania było. Słyszycie youtuberzy, kurwa? To jest... Jeszcze gada. Twoja stara też gadała, kurwa. Bang! Jezu, Rafał, przestań. Za bardzo zniszczysz to. Że stara Nokia, o tym mówiłem. Że raz pojechałem na wakacje, wróciłem z wakacji i zorientowałem się, że nie wziąłem ładowarki. Rozumiecie? To jakby... Ja jestem pojebany na punkcie tego ładowania telefonu do tego stopnia, że założyłem sobie konto w powerbanku. Rafał, ale wiecie co, kiedyś byłem na imprezie, zastanawiam się, jak się czuje mój telefon, a propos empatii do telefonów. Rafał, o czym ty mówisz? Empatia do telefonów, empatia do samochodów, ja pierdolę. A propos empatii do telefonów, zobaczcie, jak mój telefon się czuje, ciągle naładowany. I byłem na takiej imprezie, że przed tą imprezą trzeba było schować telefon do wiaderka, jakby schować, żeby były. Więc tam był mój Samsung sumowski, wiadomo, kurwa, schowany. Nie, tam, no to ja jestem biedny dosyć, prawda, więc tam był też iPhone Syrek Dąbrowski, prawda, iPhone Kowalski razem i mój telefon musiał być jak taki naćpany coach, prawda, że damy radę, panowie, kurwa, nie rozładowujcie się. Zastanawiam się czemu, no i wiadomo czemu, jakby każdy z nas ma dwa problemy, słynny terapeutyczny żart, prawda, mama i tata. I zastanawiam się dlaczego. No bo lęki, wiadomo, bo ja mam lęki i po co mi ten naładowany telefon? I moim zdaniem mam taką koleżankę, że ona ma ciągle rozładowany telefon. I myślę sobie, że wyobraźcie sobie, że świat się kończy i jej ten telefon padnie, prawda? A ja jeszcze 20 minut przed końcem świata muzyczki sobie będę mógł posłuchać. Ja...
amerykańscy badacze odkryli, jaka jest waga głupoty. Nie wiem, czy wiecie. W gramach to wyrazili. Instagram to jest konkretnie. Ja się wkręciłem, za dużo oglądam też takie blogi podróżnicze. I zachęciła nas, żebyśmy pojechali do Bułgarii. Pojechaliśmy na wakacje do Bułgarii z rodziną. To jak nad Bałtykiem, tylko że cieplej, kurwa. Tak samo przaśnie. I w cholerę Słowian. I moja żona spotkała tam Rosjanina, bo to też jest, ale on się ewidentnie nie chciał do tego przyznać, prawda? I on się pyta jej, skąd ona jest. Ona mówi, że z Polski, a pan skąd? On mówi, ja Giermaniec, mówi. Ona mówi, chyba nie. On mówi, ruski Giermaniec. Byli tam też Ukraińcy i oni w ogóle polskiego hip-hopu na plaży słuchali. To Kaliber 44 jest ich ulubiony zespół. I po co, Rafał, kurwa, po co, ty, po co się zakopujesz, jak ten... A propos płynnych przejść w stand-upie, ja mam taką specyficzną relację z alkoholem, wiecie? W sensie, jak na Polaka, ja dosyć późno zacząłem pić, bo tam miałem 14 lat. Nie chcieli mi sprzedawać alkoholu, ale wszystko się zmieniło, kiedy pojawił się nowy kolega u mnie w klasie. Nie powiem, jak się nazywał. Marek Brocki się nazywał, kurwa. Marek urodził się, moim zdaniem, słuchajcie, kojarzycie ten typ. Znaczy, że jakby on wygląda jak nauczyciel WF-u w wieku 14 lat. Barczysty, zarośnięty, niski głos, brak intelektu w spojrzeniu. Jak nauczyciel WF-u, naprawdę. On się chyba urodził w wieku 8 lat, rozumiecie? W sensie w wieku 9 lat zaczął palić szlugi. To taka historia życia, prawda? 11 lat zaczął pić alkohol, 12 lat zdradził swoją narzeczoną z opiekunką na koloniach. To jakby... I on mnie rozpił, on każdemu kupował alkohol. W sensie starszym klasom, młodszym klasom, nauczycielom, kurwa, jakby... I generalnie są dwa podejścia do alkoholu. Jest taki typ człowieka, którym gardzę, jak moja żona. Jezu... Znaczy, kojarzycie, te skurwysyny, co się potrafią kontrolować, rozumiecie, że tam lampka wina i wystarczy, prawda? Albo jedno piwko. I ja tą drugą grupę reprezentuję, taki typ człowieka jak ja, co pije alkohol nie dla smaku, ale dla efektu. Ja w życiu nie piję piwa, które by mi nie smakowało. No. Nigdy piwo nie nocowało u mnie w lodówce, rozumiecie? Zawsze do mnie wołało, Rafale, mu trzeba nazwisko powtarzać, Rafale Sumowski. Ja dla bezpieczeństwa musiałem trzymać alkohol w sklepie. To jakby... Ale bardzo trudna jest ta męska rywalizacja w piciu, że my musimy, wiecie, pokazać, że potrafimy więcej wypić i robimy przez to głupie rzeczy po pijanemu. Miałem takiego kolegę, nie powiem, jak się nazywa, Marek Brocki się nazywał, potrafił wypić 25 piw i to mi imponowało, rozumiecie? Pójść się wyżygać, wrócić i pić dalej, rozumiecie? I to był mój wzorzec z dzieciństwa, rozumiecie? Jak tata, kurwa. Robiliśmy głupie rzeczy po pijanemu. Pamiętam kiedyś, byliśmy ciekawi, czy się świeci światło w lodówce, jak są drzwi zamknięte. Wywierciliśmy dziurę, jebnęły korki, do dzisiaj nie wiem. Ale ojciec był ze mnie dumny z jakiegoś powodu. Tak. Kiedyś na przykład łykaliśmy monety po pijanemu. Taki NBP Challenge, polecam, kurwa. Ja żałuję, że nie było kamer w telefonach, rozumiecie? Ile to by miało wyświetleń na YouTube, naprawdę tam. Submowski wtedy mój kanał by się nazywał, kurwa. To... Od jednogroszówki do 5 złotówki łykaliśmy te monety. Mi gdzieś koło 20 groszówki urwał się film. I następnego dnia się budzę, słuchajcie, coś mi tutaj brzęczy w brzuchu. Siadam na kiblu, patrzę i ja sram pieniędzmi, kurwa. Tylko czemu takie drobne, naprawdę, no ale... Ale pekunia non olet jednak, prawda, to oszczędne. Alkohol jest takim, wiecie, ja przestałem pić, ale nie wszyscy moi znajomi się zatrzymali. Mam taką koleżankę Anię, lekarka, i ona nie diagnozuje tego problemu, że ona jest alkoholiczką, rozumiecie? Bo niedawno sobie kupiła lodówkę do wina, rozumiecie? Żeby wino miało 7 stopni u niej w domu. Ja mówię, kurwa, Ania, nie tu jest problem tak naprawdę. To... Natomiast alkohol dla mnie był też takim lubrykantem relacji. Może lubrykantem to nie jest odpowiednie słowo, ale... Ja z żadnym mężczyzną nie całowałem się pierwszy raz na trzeźwo, rozumiecie? To jakby z żadną kobietą to samo, prawda? Ale ja mam dwie zaraz dorastające córki. Ja nie mogę im powiedzieć, jaka jest prawda o pierwszej randce z moją żoną, więc z żoną ustaliśmy, że nasze pierwsze spotkanie to było, że w bibliotece. Literatura gra... Przy Platonie polecieliśmy w Ślimaka.
Tak naprawdę byliśmy w klubie Proxima, najebani, w sumie mieliśmy z 5 promili alkoholu, moim zdaniem. Polecieliśmy ślimaka. Moim zdaniem nie poszliśmy do łóżka na tej pierwszej randce, dlatego że ja poszedłem do kibla z kolegami łykać monety, więc... Żona, płynne przejścia, żona mi taką bardzo potrawę ostatnio przemocową zrobiła, mam wrażenie. Ruskie pierogi z bitą śmietaną. Moje życie nie jest łatwe, słuchajcie. A była szansa, że ja będę bogatym człowiekiem. W 2012 roku tą osobę, którą tutaj widzicie, Rafał Sumowski, kupiłem poprzez taką łódzką firmę Bitkurex 50 bitcoinów. Rozumiecie? Była szansa, że ja naprawdę będę bogatym człowiekiem. 50 bitcoinów. No, kupiłbym sobie publiczność. Staniki by leciały, kurwa, tutaj na mnie, rozumiecie? Syrek by mnie supportował na każdym występie. Niestety firma Bitkurex zbankrutowała razem z moimi pieniędzmi. Chciałem serdecznie pozdrowić właścicieli firmy Bitkurex. Słuchajcie, pana Żwirko i pana Woźniaka. Chuj wam w dupę, skurwysyny. Naprawdę, życie mi zmarnowaliście. Otworzyłbym własną knajpę w Warszawie. Nawet wiem gdzie. Kiedyś w Warszawie na Placu Trzech Krzyż były 3 knajpy obok siebie. To była Szpilka, Szpulka i Szparka. I między nimi był wolny lokal, ja bym tam otworzył swoją knajpę i nazwałbym ją chuj. Ludzie mieli wybór, tak, idziemy do Szpilki czy do chuja na przykład. Jaki potencjał też na imprezy tematyczne, na przykład imprezy dla miłośników gadów, tam chuje moje dzikie węże, prawda? Albo dla polityków z pobliskiego Sejmu taka impreza, dla samych członków same chuje, proszę was, by przychodzili. No, ja jestem osobą oszczędną, prawda, to widać. Czym jeździ osoba oszczędna? Dacią, wiadomo, Dusterem w dieslu. Blachary to nie lubią za bardzo, ale już takie rozwódki z dwójką dzieci to tak... Taki słodki, taki racjonalny. Ja do mojej Daci mam zieloną kartę, ale nie mam jeszcze w rodzinie niebieskiej, a niedługo... Mogę mieć, bo z moją córką, słuchajcie, 10 lat stałem na przejściu dla pieszych i bardzo głośno, w stand-upie to trzeba pokazywać, jakie są, tak wum, wum, bardzo głośno motocykl przejechał. I ona się wystraszyła i powiedziała dokładnie, ja zapamiętałem, powiedziała, o kurwa. Każde słowo zapamiętałem. Znaczy nie tym głosem, powiedziała tak, o kurwa. Skąd ona zna takie słowa, powiedzcie mi? Znaczy nie z domu, ze szkoły, tak? Pewnie ta kurwa teściowa ją nauczyła takich zwrotów. Ale zrobiliśmy jej badanie, okazało się, że jest po prostu chora, zarażona wirusem wulgarusem, wiecie? Ma kurwida 19, prawda? Tam kurwieńce, jebańce, popierdoleńce, prawda? Ale o teściowej nie zmieniam zdania zupełnie. Wiecie, na pewno są rodzice na sali. Wiecie, jak to ciężko, kiedy dziecko jest chore, tak? Helenka tak leżała, ta bezsilność jest najgorsza, tak leżała. Mówiła, tato, ja już nie chcę być chora, ja to pierdolę. Poszliśmy do lekarza, on pomógł, bo antyjebiotyk jej przepisał. Natomiast myślę sobie, co się stanie, wiecie, jak się wszyscy rozchorujemy, jak będziemy takim wulgarnym społeczeństwem. Jak babcia będzie mówiła, że wnusiu, zjedz ziemniaczki i mięsko opierdol też. Kto uratuje czystość języka polskiego? Moim zdaniem tą grupą będą kibole. To oni będą dopingowali na stadionach, ale bez wulgaryzmu. Wyobrażacie sobie, że tam PZPN, PZPN, nie lubimy PZPN. Drużyna przeciwna jest zła. La, 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 la. A twoja matka była niedobra. Warszawa, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. To była wielka przyjemność tutaj dla was wystąpić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do kamery teraz powiem, bo to trzeba, że na naszej klasie mnie polubcie na Instagramie i na YouTubie.